Cześć, witam wszystkich serdecznie, ponownie w kolejnym odcinku poświęconym symulatorowi maszyna dotyczącym m.in. kolei polskiej. W gruncie rzeczy tylko kolei polskiej, chociaż w sumie jedna Skoda jest w składzie do pogrania. Ale mniejsza większość. Dziś, tak jak obiecałem, przejedziemy się na scenerii Kaliska. Kaliska obecnie nie wchodzi w skład paczki całościowej. Natomiast można ją pobrać i zainstalować. Też to nie jest żaden problem, ponieważ nie nadpisuje żadnych plików. I jesteśmy znów w oknie programu, który uruchamia programu startowego Rainsted. I wybieram scenariusz Kaliska 5523. I co czytamy? Pociąg osobowy 5523, powrotny w stosunku do 134. Rozpoczynamy na torze czwartym stacji Kalisz. Uruchamiamy siódemkę. Na komendę ustawiacza spychamy skład zatarcze, a następnie wjeżdżamy na peron pierwszy po komendzie ustawiacza. Tak minimum 30 metrów do wskaźnika W4. Po dojeździe do stacji Ostrów Wielkopolski następuje podmiana maszynistów. Wysiadamy na peron, wciskamy Shift Q i patrzymy, jak nasz skład odjeżdża dalej do Poznania. W Ostrowie Wielkopolskim kończy się akurat sceneria, także Shift Q to jest autopilot. Wtedy stery przejmuje pojazd AI. Spójrzmy na skład. Mamy poczciwą siódemkę, dwa wagony potocznie zwane bochunami. Pozdrawiam Bogusława, dlatego że mają nazwę BDH-UMN i takie miłośnicy kolei nazwali pracownicy. I jeden wagon z tych standardowych. Ale żeby było ciekawiej, to ja ten skład troszeczkę zmienię. Z tego względu, że cała sceneria Kaliska jest odwzorowana na latach chyba 2005-2006. A ja bym chciał mieć dłuższy pociąg i troszeczkę pójść też w kierunku realizmu. Czyli znaleźć skład, który jeździł w tamtych czasach, powiedzmy w podobnych latach, ale był troszeczkę dłuższy, wyglądał może inaczej. No i z tą pomocą przychodzi nam strona WagonWeb. To jest strona miłośników kolei, którzy zamieszczają aktualne i historyczne zestawienia pociągów. Ja już na przykład wiem, bo sobie odszukałem, że powiedzmy na przełomie 2002 i 2003 roku pociąg osobowy numer 538. Tak, to był ten, zaraz zobaczymy. Tak, to był ten na odcinku Poznań Główny, Ostrów Wielkopolski, Kalisz, a my właśnie jedziemy na odcinku Kalisz, Ostrów Wielkopolski. I takim właśnie układzie kursował tamten pociąg, czyli wagon ADN-u z pierwszą klasą i trzy bochuny z drugą klasą. I właśnie taki składzik chciałbym sobie zestawić, także możemy to zrobić, ponieważ baza dodatków jest potężna, jeśli chodzi o maszynę. Zostawię EU07 dodaną domyślnie przez autora do tej scenerii, ale z kolei usunę te wszystkie wagoniki i dodam wagoniki według tego spisu w 2002-2003 roku. Akurat też pasuje dobrze, bo to jest skład zestawiony na odcinku Ostrów Kalisz właśnie. No to szukamy. Bierzemy najpierw wagony ADNU i to będzie ADNU, powiedzmy, tu mamy nawet napisane Poznań, Gdynia, no to Poznań oczywiście, bo jesteśmy na trasie Poznań właśnie i dodajemy wagonik i kolejne wagony to są te zwane bochuny i tu już możemy coś wybrać z jakąś, powiedzmy, ładniejszą grafiką, czystszą, można powiedzieć. O, szprajem nawet pomalowany. No to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takiego szprajowca dodać. Powiedzmy, jednego szprajowca damy. Takie troszeczkę zestawienie miszmasz zrobimy. Damy jednego takiego o ładniejszej teksturze i jednego takiego troszkę styranego. Powiedzmy tego. I już mamy podobny skład. Jeden ADNU i trzy bochuny, w tym jeden zaszprajowany, można powiedzieć. Zamykam sobie stronkę
I proszę bardzo, ten nasz składzik pojedzie właśnie na scenerii kaliskiej. Rozkład jazdy wygląda tak, że ruszamy z Kalisza i jedziemy do Ostrowa Wielkopolskiego. No to zaczynamy. A właśnie, przy Kaliskiej musimy zmienić opcję zasilanie pantografów tylko pod siecią trakcyjną i łamanie pantografu, gdy drut jest poniżej ślizgu, ponieważ takie są wymagania tej trasy w wersji beta, która to jest trasa. Exe nowe, bo ta Kaliska musi chodzić na najnowszym Exe z warsztatu. I jedziemy z tym koksem. I widzimy się już na ekranie lokomotywy. Jak już będziemy w lokomotywie, ponieważ dosyć długo się wczytuje sceneria Kaliska. I witam ponownie, jesteśmy już na ekranie rozpoczęcia scenariusza. Z takiego kronikarskiego obowiązku dodam, że linia Łódź-Kaliska-Tuplice to jest linia numer 14 o długości 300 iluś tam kilometrów, częściowo zelektryfikowana. Końcówka chyba tej linii jest, nie ma druta tak zwanego. I widzimy nasz skład EU07-113. No to co, zmierzamy powoli do naszej lokomotywki. Rozejrzymy się, czy nic nas tam nie trąci. Teoretycznie siedzimy już w lokomotywie, ale żeby troszeczkę realizmu dodać, to zrobimy tak ładnie. O, jesteśmy, zamkniemy drzwi. Hyc. No i cóż, stonka na... Widzę tutaj na torze pracuje, podepchała nam chyba wagony. No i uruchamiamy w takim razie, pozwólcie, że zatrzymam sobie na chwilę symulację, żeby nie tracić czasu, bo tu czas jest bardzo ważny. W odcinku poprzednim, w komentarzach pod poprzednim odcinkiem była prośba, żeby pokazać mniej więcej, jak wygląda sterowanie myszką, że jest taka opcja w ogóle i co uruchamiam, jakim klawiszem, żeby też osoby nieobeznane wiedziały mniej więcej, jak wygląda procedura uruchamiania lokomotywy elektrycznej. Co prawda nie jest to pełna procedura, ale bardzo zbliżona do tej realnej. No i zaczynamy od czego? Od ustawienia nawrotnika na pozycję wjazdy w przód. Tutaj mamy nawrotnik, klucz jest włożony. Tyk, do przodu. Następnie załączamy baterię. Tutaj nie ma nigdzie przycisku baterii. I zbijamy czuwak. Po czym no, musimy postawić pantograf. Pantograf, któryś z nich będzie pantograf podniesiony, pantograf A, pantograf B. Pantograf B podnosimy, czyli pantograf tylny, taka jest zasada. Skład nie jest długi, także spokojnie możemy podnieść pantograf tylny. No tak, podniosłem pantograf przedni, no ale to wynika z tego, że po prostu klawiszami lepiej mi się operuje. Czyli ten opuszczamy, podnosimy, mamy już napięcie zresztą na wskaźniku, a ten możemy spokojnie opuścić. O, tu nam chyba coś jedzie, tak? Tak, towarowy. ET22, piękny towar, ale my uruchamiamy w takim razie. Teraz kolejna sprawa to wyłącznik szybki. Wyłącznik szybki, no to jest strasznie słabo podpisane, dlatego ja będę operował skrótami na klawiaturze. To jest M. Wyłącznik szybki, następnie załączamy przetwornicę X-em. Musimy chwilę odczekać, żeby przetwornica się załączyła, bo jak za szybko załączymy sprężarkę, to nam wywali bezpieczniki. I załączamy sprężarkę. Charakterystyczny dźwięk sprężarki. Ewentualnie jeszcze możemy reflektory. Tylko że tutaj podczas pchania pociągu, będziemy go pchać, musimy załączyć sygnały czerwone. Czyli według przepisów, których czytałem, to podczas pchania pociągu muszą być na lokomotywie załączone czerwone sygnały, tak? Od czoła. Tak to chyba mniej więcej brzmiało. Zobaczmy teraz oczywiście podświetlenie wskaźników pod klawiszem średnika i dwukropka. Czekamy, aż nabije nam
do czerwonej kreseczki, czyli 0,8 w zbiorniku głównym, dokładnie rzecz biorąc, i możemy odhamować skład. Myślę, że już mogę spokojnie odhamować i czekamy na polecenie dyżurnego ruchu odnośnie pchania składu w odpowiednie miejsce na perony. Okienko opuszczone, niech będzie opuszczone. Odjazd mamy o godzinie 14.13 ze stacji Kalisz, na której jesteśmy, także jeszcze mamy sporo czasu. Zaraz dostaniemy komendę od ustawiacza. O, zapaliły nam się kontrolki, czyli lokomotywa w gruncie rzeczy jest już gotowa do jazdy. Tak to mniej więcej wygląda. Hustler wskazuje 0, szybkościomierz. Kran hamulca w pozycji jazda 0,8 w zbiorniku głównym, w przewodzie głównym 0,5, 0 jeśli chodzi o cylinder hamulcowy lokomotywy. Co jeszcze możemy zobaczyć? Ogrzewanie pociągu ewentualnie możemy włączyć pod literką H. 5523 pchamy pod wykonawczą, tam zatarczę manewrową. No i zgodnie z procedurą, czyli z prośbą dyżurnego, przestawiamy nawrotnik na pozycję do jazdy do tyłu i pchamy pod wykonawczą zatarczę manewrową. Zobaczcie, zresztą jest już podany sygnał MS2, białe światło na semaforze robiącym za tarczę manewrową. Także ja sobie tutaj przez okienko wyjrzę i jedziemy. Tak, właśnie z tymi przepisami odnośnie pchania lokomotywy i oświetlenia wyczytałem coś takiego, że podczas pchania lokomotywa z przodu musi mieć zapalone białe światła, jeśli w dzień to możemy z tego zrezygnować. No to ja rozumiem tak, że z przodu to jest właśnie ta ściana, która jest połączona z wagonem, a tył to jest właśnie to czoło pociągu, jeśli jedziemy w odpowiednim kierunku. I tam się powinno zapalić końcówki czerwone. No tak to zrozumiałem. Jeśli błędnie to rozumiem, to proszę mnie wyprowadzić z tego błędu właśnie. Tutaj można by było dźwięknąć, bo jest przejazd kolejowy. W ramach ostrzeżenia. Zresztą zobaczmy, jak to wygląda. O, pięknie to wychodzi w tej chwili. O, mamy końcówki zapalone. Dobra. Wychodzi nam, wagoniki nam wychodzą. Ok, 20 na godzinę przy manewrach spokojnie. I tu zaraz nam się ukaże tarcza manewrowa, karzełkowa. O, czuwak trzeba zbić. Przy tej tarczy manewrowej musimy się zatrzymać i dostaniemy sygnał manewrowy do jazdy. To jest ta tarcza, karzełek. O. Przekręcamy nawrotnik na pozycję jazdy w przód i czekamy na sygnał od dyżurnego odnośnie możliwości wciągania na perony, tak jak oni to mówią. Zaraz zresztą usłyszymy, jak to wszystko wygląda. W sumie można odhamować skład. Przy takich manewrach sobie hamuję tylko lokomotywą, nie całym składem. No i nie wiem, czy to nie jest błąd, bo już tu mamy proces zaraz rozładowania i ładowania, czyli wsiadania pasażerów. To jest chyba błąd w skrypcie. Mam takie wrażenie, ewentualnie nie wiem, czy po... 5523, jak jest tarcza, to ciągnie perony. No i dostaliśmy na tarczy manewrowej sygnał, tak jak to powiedział dyżurny, żeby ciągnąć w perony. No to ciągniemy w perony. I według zaleceń w opisie musimy stanąć minimalnie 30 metrów od wskaźnika. Za blisko znaczy się. Czyli wyciągamy na perony. I damy jeszcze sygnał. A, i tutaj już właśnie, tutaj drogi Adrianie, już musisz światła zapalić.
bo już jedziesz czołem do przodu. Zobaczmy zresztą, jak to wygląda. Nie chcę mi pokazać. Aha, bo mam wciśnięty klawisz Alt. O, dobrze to wygląda. Stąd będzie ładnie widać. Będziemy wjeżdżać na perony. Wciągamy się na perony, jak to powiedział dyżurny. Kalisz, proszę bardzo. Mamy jeszcze sporo zapas czasu, ponieważ 14.10 jest przyjazd, no to widzimy 14.10 prawie punktualnie się wciągamy na perony. 14.13 odjazd, ale od razu mogę wam powiedzieć, że odjazd będzie opóźniony. Tak to jest skonstruowany ten scenariusz, że musimy gonić czas. Ale i tak nie dojedziemy o czasie, także nie ma problemu najmniejszego. Piękne dźwięki stukania o szyny. O te przerwy w sumie. No i tak teoretycznie mamy już załadowanych pasażerów, bo nam się ładunek wykonał podczas stania przed tarczą manewrową. O dziwo. Przyjmijmy, że jest marzec. Chociaż te drzewa nie wyglądają mi na marzec, także chyba... Dobra, zrezygnujemy z tego ogrzewania. Jest wskaźnik W4 bodajże, tak? Gdzie musi się zatrzymać czoło lokomotywy, czoło pociągu. Taka skrajnia peronu, można by rzec w pewnym sensie, chociaż nie zawsze on jest umieszczony na skrajni właśnie peronu. Odhamujemy troszeczkę lokomotywę, delikatnie przytrzymamy ją na hamulcu. Na tej scenerii występują spadki napięć i będzie taka sytuacja... Przepraszam. Może być taka sytuacja, że będzie skok napięcia, widoczny na tym voltomierzu i wyłącznik szybki nam się wyłączy, także będę musiał zejść do zera z nasternikiem. Nie wiem, czy też chyba nie trzeba będzie odblokować bezpieczników nadmiarowych i jeszcze raz włączyć wyłącznik szybki. Także taka sytuacja może być, dlatego tutaj na tych dłuższych trasach na scenariuszu Cegielski widzę, że niektóre osoby używają lokomotywy spalinowej z tego względu, że nie ma problemu wtedy ze spadkami napięć. Jedziemy sobie dieslem tak zwanym i nie ma żadnego problemu. Tutaj tak. Aha, tu mamy ten symulator, chciałem znowu powiedzieć. Widzicie, co ja mam z tymi symulatorami? Tu mamy semafor. Jak nie mam wyjazdowy. Przed sobą mam wykaz ostrzeżeń stałych. I już widzę, że na tej trasie czeka nas kilka ostrzeżeń, mianowicie Kalisz, my jesteśmy na odcinku 111,3, na 115 w kierunku Nowych Skalmierzyc mamy wadę szyn, na pierwszym torze to jest 30 na godzinę, przez 4 km ciągniemy, natomiast w Nowych Skalmierzycach mamy na drugim torze przez 3 km zły stan toru, 70 na godzinę. My będziemy przejeżdżać na ten tor. Z Nowych Skalmierzyc mamy wyjazd w stronę Czekanowa na torze drugim i to jeszcze dodatkowo mamy wyjazd na sygnał zastępczy i wskaźnik W24, czyli jazda po torze przeciwnym od zasadniczego. Czyli wyjeżdżamy na sygnał zastępczy z Nowych Skalmierzyc, przechodzimy na tor drugi, gdzie mamy ograniczenie 70 na godzinę. I tak to wygląda sprawa. Natomiast przed Ostrowem Wielkopolskim tam pewna zagwozdka jest dla mnie, to postaram się powiedzieć co nieco o niej, ponieważ jednego mechanizmu nie rozumiem. Ale, znaczy nie rozumiem, może nie doczytałem i nie wiem gdzie co jak. Także zobaczymy. Tak samo tutaj, chociaż jak tutaj dostaniemy... Jeśli to jest sygnalizator wyjazdowy, czyli musimy jechać taką prędkością, jaką on pokazuje do ostatniej głowicy
rozjazdu, tak? Ewentualnie do wskaźnika przetaczania. Natomiast no zobaczymy, tutaj chyba dostaniemy od razu 100 na godzinę na dolnym, dolne żółte z zielonym pasem, górne zielone migające. Zresztą prędkość drogową mamy inaczej, prędkość rozkładową mamy 100 na godzinę i tego się trzymamy, bacząc na wskazania sygnalizatorów. To jest akurat sygnalizator półsamoczynny, tak? Biało-czerwony maszt. Tak to się chyba nazywa fachowo. No i cóż, czekamy na sygnał kierownika pociągu do odjazdu. Już czas minął, ale to się przedłuża, tak jak wspomniałem w scenariuszu, jest tak zapisane, że mamy opóźnienie. No, może się rozejrzymy w lokomotywę. Co my tutaj mamy? Mamy dwa wskaźniki, dwa amperomierze silników trakcyjnych. Bodajże, o ile się nie mylę, to tu są cztery silniki. Po dwa nas, po dwie sekcje tak jakby. Tak to się chyba jakoś ładnie nazywa. Najpierw się używa do 28 pozycji nastawnika pierwsze dwa silniki, później się wpina drugi w obwód, tylko nie pamiętam, czy to było szeregowo, czy równolegle. Szeregowo się wpina chyba, tak. Czy teraz jest szeregowo? O, dostaliśmy odjazd. 5523, odjazd. No to odjazd. Jedziemy w takim razie. Jak tam sytuacja na peronie? Cisza i spokój. No to ogień. Wiadomo, nie możemy przekroczyć koło 500 amper, ponieważ może nam wyrzucić bezpieczniki. O! Mamy pierwszą pozycję bocznikowania, ale ja ciągnę dalej do drugiej pozycji. No, możemy się szybko rozpędzić. I już mamy wszystkie silniki aktywne. 100 na godzinę. Możemy ciągnąć. I druga pozycja oporowa. Znaczy inaczej, bocznikowa. Ta bocznikowa, bezoporowa. I teraz możemy bocznikować. Patrząc też na to, żeby nie przekroczyć wartości 500 amper mniej więcej na amperomierzach. Pozwólcie, że jeszcze będę się przez jakiś czas posilał monitorem prędkości toru. Ponieważ aż tak dobrze jeszcze nie jestem wprawiony. Zielone migające. Dobra, schodzimy sobie tutaj do pierwszej pozycji i bocznikujemy. Z tego co czytałem, taką podstawową zasadą jest to, żeby jak najkrócej jechać na pozycji oporowej, a jak i dążyć do tego, żeby jechać na pozycji, gdzie można bocznikować. Ale nie wytłumaczę wam dokładnie i precyzyjnie, co to znaczy bocznikowanie. Jest to osłabienie pola wzbudzenia stojana. Zaraz jakąś gafę walnę i na tym się skończy. Chodzi o to, że trzeba osłabiać właśnie pole wzbudzenia silnika, ponieważ on cały czas napędza, gdyby się nie osłabiali. Jakoś tak. O, i mamy pierwszy postój. To jest kalisz, nie, to będzie co innego. I też ograniczenie do 30 będzie. Zaczniemy bardzo wolną jazdę. Ale to już niedługo. Oj, zmieścimy się w peron. Będzie ciężko. Zmieścimy
zmieścimy się. To całkiem fajnie, na raz widzę. Na raz, czyli na raz, na raz. Na raz się udało. To całkiem ładnie, widzę, się zmieściłem. No i pięknie. Zahamujemy sobie lekko lokomotywę, żeby nam skład nie uciekł. I co my tu mamy? Zaraz będzie ograniczenie do 30, czasowe ograniczenie. Tu mamy nakali szczypiorno. Co prawda jest ono w wykazie ostrzeżeń stałych, także... 5, 5, 2, 3, odjazd. No to odjazd. Powiem szczerze, chyba warto od razu do 30, nie będę się mocno rozpędzał, żeby później znowu już hamować przed samym ograniczeniem. Nie wiem, czy jest sens. To ograniczenie zaraz będzie, które tu mamy 114,9, a ograniczenie się zaczyna 115,3, także zaraz ono będzie. Myślę 30 na godzinę spokojnie możemy jechać na tak zwany wybieg. Są jakby dwie techniki jazdy z użyciem nastawnika i dźwigni bocznikowania, no, tak zwany wybieg albo stała. O, tutaj słup jest, błąd, wchodzi w lokomotywę. Z grubsza chodzi o to, żeby na przykład rozpędzić się do danej prędkości i zejść nastawnikiem do zera. To w EZT tak się jeździ ponoć, w tych elektrycznych zespołach trakcyjnych, ponieważ one mają bocznikowanie dopiero na końcowych pozycjach na nastawnika. Natomiast w takich składach pośpiesznych, osobowych, gdzie są duże odległości przelotowe, no to się stosuje jazdę ciągłą, powiedzmy, jak ja, pierwsza pozycja bezoporowa i później tylko dźwignią bocznikowania sobie regulujemy prędkość, pobierając cały czas jakby. Znaczy pobierając prąd, właśnie, nie pobierając z prądu. No, chyba tak to w ten sposób działa. No tu niestety mamy, jesteśmy na tym odcinku Kalisz Szczypiorno, Nowe Skalmierzyce, gdzie 4 km musimy przejechać z prędkością 30 km na godzinę na torze pierwszym. Właśnie jedziemy na torze pierwszym. Tak tutaj mi wykaz ostrzeżeń stałych informuje. I niestety to spóźnienie się jeszcze powiększy, zobaczcie zresztą. 14.21 powinniśmy być w Nowych Skalmierzycach, a już jest 14.21, także... Tu mówią, sorry amigo, nie dojedziemy. Jadąc sobie taki wlekąc powoli, bardzo zacną prędkością, podziwiając krajobrazy. Tutaj akurat w tym miejscu dość pustej scenerii Kaliska, ale to tylko w tym miejscu. Mogę dokończyć temat z poprzedniego odcinka, gdzie rozwodziłem się w kierunku maszyny jako symulatora idealnego. Ja tam powiedziałem, że jest on tworzony przez ludzi, którzy robią to z pasją. Raz, drugi raz, że jest to symulacja z krwi i kości, która nie wybacza w pewnym sensie błędów. Trzeba nauczyć się realnych podstaw prowadzenia sygnalizacji. O, już tutaj widzę, że jest problem z napięciem. Było chyba problem z napięciem w sieci. Reset nic nie dał. Co to się zrobiło? Wyłącznik szybki działa. Zresetuję sobie te. I czemu mi tutaj? O, teraz zadziałało. No takie są czasem historie, jakby nie chciał złapać prądu z trakcji. Nie wiedzieć czemu. Kolejna sprawa. Ten projekt już ma 17 lat, 18 rok idzie, zmieniają się ludzie, ale jest rozwijany. Bardzo mi się podoba to, że osoby, które tworzą ten symulator, no, tworzą go wespół z ludźmi, którzy się znają na rzeczy, którzy mają pewne oczekiwania, którzy pracują nierzadko w zawodzie i podpowiadają, co można dodać. Przykładem tego niech będzie temat na warsztacie przyklejony odnośnie pracy nad tym nowym EXE. Bo jak wiemy, w parze całościowej jest EXE 1, ale jakby równolegle trwają prace nad ulepszeniem i przepisywaniem kodu tego EXE pliku wykonawczego na język C++. Tak to zrozumiałem przynajmniej. I tam są implementowane co rusz nowe. No i znowu mam ten sam problem, że
prąd mi w ciało. A widzicie? Nie działa mi prąd. Nie wiem, o co tu chodzi. Zresetuję sobie, ale co? I co, wyłącznik szybki? Wszystko działa. O, teraz zadziałało. Nie, być może za szybko chcę. Może ktoś mi wytłumaczy ten fenomen, że czasem właśnie nie chcę zadziałać tak jak trzeba. I tam na przykład są wprowadzane rzeczy, które użytkownicy powiedzmy chcą, typu jakieś nowe funkcjonalności, jakieś nowe ciekawe rzeczy. To mi się bardzo podoba, że słuchany jest głos ludzi, którzy się znają. Inna sprawa to, że mimo, że grafika czasem pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek jest niesamowity klimat polskiej kolei, to jest duży plus, ponieważ słabsze komputery też sobie radzą z tym symulatorem. Kolejna rzecz jest taka, że jak wspomniałem, nie trzeba jakichś mocno skomplikowanych kontrolerów do tego. Wystarczy klawiatura, nie tak jak w symulatorach jazdy ciężarówką. Trzeba kierownicę i pedały, bo na klawiaturze nie pojeździmy. Tak samo wszelkie symulatory rajdowe, symulatory wyścigów. Do tego trzeba kontroler. Tutaj obsłużymy od biedy klawiaturą i to będziemy się naprawdę cieszyć z obcowaniem z tym symulatorem. Kolejna rzecz to jest taka, że tutaj AI, jakby sztuczna inteligencja nie jest, wydaje mi się, że nie musi być tak mocno rozbudowana jak w symulatorach jazdy samochodami wszelakimi, bo tutaj w sumie mają te swoje tory wyznaczone i ogranicza się tylko do pisania odpowiednich zachowań w obrębie tych torów. Nie ma tutaj żadnych rond, na przykład nie ma jakichś tam zakrętów, nie ma zjazdów, skrzyżowań, także odpada obciążenie pracy sztuczną inteligencją. To jest kolejny niewątpliwie plus w tym wszystkim, ale czy ja jestem już w nowych Skalmierzycach, gdzie będę musiał wyjechać na sygnał zastępczy? Chyba tak. Teraz dojedziemy tutaj troszeczkę, żeby nam się tekstura ładniej załadowała. Nowe Skalmierzyce, tak. Jesteśmy w nowych Skalmierzycach. No dobra. Amujemy. Ach, idealnie pod wskaźnik podjechałem. Teraz zobaczcie, mam napisane tak: Nowe Skalmierzyce w stronę Czakanowa, jazda po torze numer 2, wyjazd z Nowych Skalmierzyc na sygnał zastępczy i wskaźnik W24. Tu mamy, widzimy zresztą, semafor jest na sygnał stój, mamy pod spodem białą migającą lampkę i wskaźnik W24, który informuje nas, że zmieniamy tor na przeciwny do zasadniczego. Jak tam sytuacja na peronie wygląda? 5523 odjazd. A już ci, drogi kierowniku, jadę. I tak, według przepisów, wyjazd na sygnał zastępczy to jest utrzymywanie prędkości 40 na godzinę do następnego semafora, tak? Bądź w tym przypadku chyba do wskaźnika przetaczania, bądź głowicy ostatniego rozjazdu, tak? To chyba ładnie w przepisach jest ujęte. Oczywiście proszę poprawić mnie, jeśli się mylę. I właśnie też chciałem zakomunikować, zaapelować, żebyście właśnie wyłapywali moje błędy w prowadzeniu lokomotywy i znajomości przepisów, ponieważ ja jeszcze mogę coś powiedzieć nie tak. Niekoniecznie coś, co ma się z prawdą. O, i tu znowu będzie ograniczenie do 30. No tak, bo my jesteśmy cały czas na tej 30 nieszczęsnej. Ona jest do 119 kilometra. Tylko że my zmienimy tor i wejdziemy w pewnym momencie na 70. Ale gdyby nie było ograniczenia, no to z prędkością 40 na godzinę, według tego, że z racji tego, że jedziemy na sygnale zastępczym, jechalibyśmy tak do tamtego właśnie ostatniego rozjazdu.
I jak minie ostatni wagon, głowicę ostatniego rozjazdu, tak zwaną, to wtedy możemy przyspieszać. I teraz zobaczcie, zjeżdżamy już na tor przeciwny do zasadniczego, ponieważ tamten jest zamknięty. I już ten lewy tor ma prędkość 70, bo widzę tutaj w wykazie ostrzeżeń stałych. Zresztą jakbyśmy spojrzeli wcześniej, to tam też było ograniczenie, 7 była. No i cóż, i w sumie możemy już powoli przyspieszać, tylko poczekam, aż zjedziemy ostatnim wagonem. No, generalnie przyspiesza dosyć wolno. O, ostatni wagon zjechał, ale oczywiście prunt mi wcięło, standardowo. O, jest prunt, możemy jechać. Zaraz się skończy zresztą to ograniczenie. Także tutaj możemy, jak to mówią, ogniować. Aczkolwiek też, żeby nie przesadzić. Do pierwszej pozycji bezoporowej, proszę bardzo. Żeby za szybko się nie rozpędzić. I miniemy przejazd i mamy W9B wskaźnik, czyli koniec ograniczenia prędkości. I możemy cisnąć torem przeciwnym aż do Czekanowa chyba. A tu mamy już koniec ograniczenia tego 30 na torze pierwszym, który jest zamknięty notabene. Jak tam sytuacja wygląda? Już możemy dawać czadu. Mamy 100 na godzinę prędkość rozkładową. Jesteśmy na ostatniej pozycji nastawnika, czyli druga pozycja bezoporowa i bocznikujemy. I zaraz, to jest taka moja taktyka jazdy, zresztą potwierdzona też przez niektórych znawców tematu, że tutaj zbyt szybko by się pociąg rozpędzał na tej pozycji, to sobie zejdziemy do pierwszej pozycji bezoporowej i wtedy bocznikiem będziemy regulować już prędkość. I w sumie co? No, możemy już trochę zejść. Na razie tak zostawimy na 5 stopniu. O, ja to będzie przejazd za przejazdem, zobaczcie. Musimy dawać sygnał. I jeszcze jeden, ale się narobiło tych sygnałów. Bardzo podoba mi się, że na tych nowych sceneriach są wstawiane już nawet znaki różne, drogowe. Bo to dodaje uroku. Bardzo ładne też pola są, powiem szczerze. Troszeczkę inaczej to wygląda niż na Całkowie w wersji drugiej, którą wam pokazywałem ostatnimi czasy. I tutaj już są modele takiej naprawdę ładnej pszenicy, czy tam jakiegoś żyta. Całkiem ładnie to wygląda. Muszę przyznać. Trochę to podstawowo, ale jak zresztą napisał autor, że jest, nie jest uzupełniona w 100% tak, jak powinna być ta sceneria. Aczkolwiek no, ma niesamowity klimat polskiej linii kolejowej. Zresztą to jest realna sceneria na bazie prawdziwej linii numer 14. Teraz właśnie jedziemy takim troszeczkę krótszym kursem, bo chcę wam tylko zaznaczyć. O, już mamy tutaj przystanek Czekanów chyba. Tamten wskaźnik W24 informuje o że w odległości drogi hamowania znajduje się przystanek. Tam była tablica, żeby dać RP1, ale że się zatrzymujemy także przed odjazdem damy RP1. Tak też wyczytałem w przepisach, że jeśli zatrzymujemy się na stacji przy peronie, przed którym była tablica o tym, aby dać sygnał baczność, no to nie dajemy tego sygnału baczność, tylko zatrzymujemy się na peronie i przed ruszeniem wtedy ten sygnał baczność jest podawany. Tak wyczytałem w przepisach kolejowych, jeśli się nie mylę. Będzie wystawał jeszcze poza ten. A nie, to jest ociąż, nie Czekanów. To jeszcze nie Czekanów, dobra. I amujemy.
Pięknie, panie Adrianie. Pan zaparkował. Tą niewątpliwej urody lokomotywą. Elektrowozem uniwersalnym, zwanym. Ładnie. Cóż to za ciekawe urządzonko? Pewnie ma jakąś swoją nazwę. Rezonator? Nie, rezonator SHP to jest co innego. To jest jakieś od zasilania skrzynka czy czegoś, sterownicza jakaś, tak. 5523 odjazd. Błądzę, no ale w ramach swojej wiedzy nikłej kolejowej, no to co mi pozostanie. O, i teraz możemy dać RP1. Strasznie mi się podoba ta nazwa w ogóle, RP1. Baczność. No, tu się zagadamy, a zaraz mi napiszą, że jeżdżę jak dupa za przeproszeniem. Także podciągamy. Pod wartości graniczne. O, i pocznikujemy. Hyc, 500 amper, no, na styk. I jeszcze jeden bocznik. Tu już nie będziemy mieć żadnych ograniczeń. Według wykazu ostrzeżeń stałych. I jeszcze jeden bocznik mu zapodamy. Dobra, za szybko. I tak myślę pod kreskę, nie będziemy jechać, bo ponoć Hassler ma plus minus, tak gdzieś wyczytałem, 2 km na godzinę tolerancji, w zależności od tego, jaka jest grubość obręczy, pół, tak, czy po rewizji, czy przed rewizją, coś tak jakoś gdzieś w tych tematach, mówiąc pobieżnie. O, i tu już się ciekawie zaczyna, mamy pola, mamy lasy. Tych lasów to trochę mało, ale ja pamiętam właśnie, bo dużo się najeździłem w rejonach Mazowsza i tutaj centralnej Polski kolejami, kiedyś za małego chłopaka jeździłem na trasie no, Skętrzyna, gdzie w okolicach mieszkam. Jeździliśmy na Olsztyn, później w Olsztynie na Warszawę i z Warszawy do Radomia. No i Warszawa-Radom, głównie jeszcze przed Warszawą. Te tereny, no to bardzo przypominają mi właśnie te tereny, które widzę na tej scenerii, na linii numer 14. Są to płaskie tereny. O, coś miga, czyli będzie jakieś ograniczenie prędkości. To na pewno. Jak coś miga, to znaczy, że musimy hamować. Taka jest. No w sumie jak żółty miga, to znaczy, że będzie ograniczenie prędkości. Natomiast jak zielony miga, to tam jest 100 na godzinę. Możemy sobie zejść. O, tam był chyba rezonator SHP przy torach. I już tam widzę chyba dwa światła żółte. Chyba tak. Tutaj na monitorze toru widzę, że jest 40 na godzinę, ale tam z oddali widać, że jest żółte górne i żółte dolne. Zaraz wam powiem, o czym to świadczy dokładnie. Żółte górne świadczy o tym, że następny semafor pokazuje czerwone światło, czyli sygnał stój, a dolne światło na semaforze odnosi się do prędkości. Oj, panie Adrianie. Za późno pan troszeczkę popuścił ten hamulec. Znowu się zagadałem. Robimy napełnienie tak zwane uderzeniowe, ale nie jest źle, tylko 2 km jest różnicy. Że podciągniemy troszeczkę jeszcze, bo jesteśmy tak spóźnieni. Także nie ma się co tutaj spinać, żeby nie nabroić sobie później w razie W. I tak właśnie to wygląda. Aha, bo z przodu mamy pociąg, poczciwy kibelek tak zwany. EN57. I co? Już teraz wjeżdżamy na nasz prawidłowy tor, którym powinniśmy jechać już wcześniej, czyli pierwszy tor. Faktycznie tutaj musiał. I znowu mi się zwiesiło.
chyba za szybko mi się wydaje, chcę wejść na kolejne pozycje nastawnika. Takie mam wrażenie. No i teraz co, według tego to tak, musimy się poruszać 30-40 na godzinę, aż do momentu, zresztą tutaj się zatrzymujemy. To jest chyba Czekanów, tak, to jest Czekanów, a to jest poczciwy kibelek. No to jaki długi skubaniec. A tam jest wskaźnik dopiero. A widzicie, za peronem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stanąć w ten sposób. Wszak wagony się schowały. Dobra, dobra, wstaniemy sobie na chwilę. Aha, trzeba przyhamować lokomotywę, żeby nie było niespodzianki. Zobaczmy, kibelka będzie odjeżdżał. Już odjechał. No to odcielamy. Ojejku, ja to mnie tu przewieje, jak ja z szybą otwartą cały czas ja bym cię zapomniałem. Ciemięga. 5523 odjazd. Ależ proszę bardzo. I co? I jedziemy tak do semafora wyjazdowego te 40 na godzinę, tak? Według wskazań tego wjazdowego. Czyli do tamtego i póki nie miniemy tamtego ostatnim wagonem, tak? Zrozumiałem ostatnimi czasy. No, zostaniemy na pierwszej pozycji bezoporowej, żeby tutaj tych 40 na godzinę nie przekroczyć. Co prawda monitor toru pokazuje nam, że mamy że możemy jechać 100 na godzinę, ale przecież na wjazdowym mieliśmy żółte światło dolne wskazujące prędkość 40 na godzinę. Także ja się będę trzymał tego, co mi sygnalizator pokazał. Jeśli błędnie, to proszę o korektę. A wyjazdowy mi już pozwoli jechać z maksymalną dopuszczalną prędkością. Nasz ostatni wagon minie sobie ładnie. O, proszę, nasz byczek, który w Kaliszu puszczaliśmy. No i nie możemy ogniować. Przesadzić znowuż. Panie Adrianie, szanowny maszynisto. Tam to R3, co było na tej tarczy czarnej napisane żółtymi literami, no to oznacza zmianę kanału radiowego. Wchodzimy na pierwszą pozycję bezoporową, zbocznikowania. O, i mam jakieś nowe teksturki. Owiec chyba to jest, tak? Albo jęczmień, coś ten deseń. No i dokończę myśl, którą zacząłem wcześniej, że bardzo mi przypomina tereny, po których właśnie jeździłem za dziecka. Strasznie, znaczy uwielbiam maszyny za to, że przedstawia nam taki polski klimat do bólu. Tego, co człowiek zna z lat dzieciństwa, z czasów obecnych, bądź w czasach, kiedy po prostu żył, pracował, interesował się koleją, to jest wszystko takie prawdziwe i tak ładnie oddające ducha tamtego czasu i obecnych też zresztą. No troszeczkę bazujące w pewnym sensie na sentymencie poniekąd. Cóż to za ciekawostka, że my tu z taką prędkością możemy przejechać.
to jeszcze takie szyny krzywe. Nie wiem, czy to tak musi być, czy to jakiś błąd. I jak to się ma do życia realnego, gdzie lokomotywa wjeżdża z taką prędkością na lekko wykrzywione szyny. No i tutaj już zajeżdżamy do Ostrowa Wielkopolskiego i będę miał pewną zagwozdkę, o której wam zaraz powiem, ponieważ dostaniemy na sygnalizatorze, z tego co wiem, światło zielone, czyli maksymalnie dopuszczalna prędkość, którą mamy właśnie w wartość 100 na godzinę. Ale ja bym tam się bał w życiu realnym jechać 100 na godzinę po tych wszystkich rozjazdach i w obrębie stacji, także... Albo mi się pomyliło. Też nie, to pokazuje nam, że następne jest czerwone. To jest tarcza ostrzegawcza. A czemuż czerwone? Już się chyba zmieniło, tak, czy nie? No nie widzę stąd właśnie, widzicie? No nie, zmieniło się już, dobra. Co my tam mamy? Słup mi zasłania. Zmieniło się na żółte. Czyli jedziemy sobie spokojnie. Tak, żółte. A to znaczy, z kolei oznacza, że na następnym semaforze mamy czerwone. Według zresztą mojej ściągawki. Na następnym stój. No ale właśnie, nie ma nic na temat prędkości. Z kolei tutaj mi pokazuje monitor toru, że będzie 30 na godzinę. Żadnych wskaźników, żadnych oznaczeń. Gdzie ta 30 jest? Gdzie ta 60 jest? Ja tutaj zaraz zresztą zobaczycie, jak będzie rzucało składem. Jeszcze troszkę przehamuję. Tutaj w ogóle powinienem chyba z mniejszą prędkością wjeżdżać. Przyjmijmy, że te 50 na godzinę niech będzie. Szczególnie zobaczcie ten rozjazd i tamten drugi. Także jeśli ktoś ma jakieś informacje, to uświadomcie mnie, czemu to tak jest dziwnie, że mam ten monitor przekłamuje. O, tutaj jakie były mocne zawiasy. I jak to się ma do prędkości, gdzie tam pokazywał mi tylko żółte światło w postaci tego, że na następnym będzie czerwone, a nic nie było prędkości. Chyba że w obrębie stacji, niezależnie od wskazań sygnalizatora, jakaś inna prędkość jeszcze obowiązuje. Gdzieś ostatnio widziałem w internecie tabelkę pokazującą prędkości właśnie i nie wiem, czy tam nie było właśnie wszelkich prędkości podczas różnych, czy to manewrów, czy przejazdu w obrębie stacji, po rozjazdach. Ciężko mi teraz dokładnie powiedzieć, ale jak ktoś ma wiedzę na ten temat większą od mojej, to proszę się z nią podzielić. O, w ten sposób. No i tym właśnie optymistycznym akcentem dotarliśmy. O, tu trzeba przyhamować mocniej, bo się nie zmieszczę w peron. No i ten piękny dźwięk. Tarcia klocków hamulcowych, obręcze. O, jesteśmy. No i zgodnie z zaleceniami, Shift Q. Wychodzimy. Patrzymy, jak odjeżdża. Ale jeszcze nie odjazd, bo nie dostaliśmy światła. A czemu on rusza, jak ma czerwone światło? Coś mu się takie obasiło. A nic, spójrzmy, jak to ładnie wygląda. O, jak fajny jeszcze dźwięk. I Bochum pomalowany szprajem. No tak, czerwone miał tam przecież. Ale to wcale nie stoi na przeszkodzie, żeby tam podejść i zrobić fotkę jakąś na miniaturkę. Nie, ruszy. Czy to,
tyłu coś. Nie, to nasz ruszył. To w sumie możemy zrobić taką ładną fotkę. Jeszcze jedno. Print screen. Pyk. Piękne dźwięki w ogóle. I pociągnął wzrokiem za odjeżdżającym hen ku linii horyzontu. Dzięki. Oczywiście mógłbym tam wsiąść do tej kabiny i byśmy dojechali do końca mapy, ale nie chcę już tego robić. Także kończymy w takim razie. Wać panie i wać panowie. Bardzo klimatyczny kurs pociągiem osobowym relacji Kalisz-Ostrów Wielkopolski. No i tutaj prośba do kolegi z Ostrowa Wielkopolskiego, który oglądał mój poprzedni odcinek z maszyny i zaznaczył, że jest właśnie z tegoż miejsca, o powiedzenie, jak to się ma do rzeczywistości. Wydaje mi się, że no wiadomo, układ torowy, układ stacyjny, budowle wokół stacji, wszystko powinno być zachowane w jak najlepszym porządku. Także można mi tutaj dać znać ludzie z tamtej okolicy, jak to wygląda, czy to faktycznie jest realne wzorowanie. Wiadomo, że otoczenie swoje ograniczenie modeli swoje, także trzeba tutaj pewnie improwizować nie raz i nie dwa. Ale się uwielbiam, tak jak już wam wcześniej wspomniałem, tę infrastrukturę kolejową. Troszeczkę mi brakuje zapowiedzi peronowych. To pewnie będzie uzupełnione w wersji finalnej. Brakuje mi tego takiego szumu na dworcu kolejowym. Nie takiego stricte oznaczającego, że się kręcą, siadają ludzie, aczkolwiek tu by się przydali jacyś podróżni. A z drugiej strony jest taki ogólny szum otaczającego świata na dworcu. Jest troszeczkę taki inny niż normalnie. Gdzieś tam jakieś odgłosy miejskie z dala dochodzące, powiedzmy. Jaki ładny model, proszę bardzo. I jakie węglarki piękne. EAOS. Chyba tak to się nazywają, tak? Te węglareczki. No nic, dobrze, bo tutaj się rozgadałem, a już koniec scenariusza. W każdym bądź razie, o, poczciwy kibelek stoi i czeka. Do kępna. Dobrze, moi drodzy, dziękuję bardzo w takim razie za poświęcony czas. Dziękuję za oglądanie i wytrwanie ze mną tutaj. I jak wszystko dobrze się ułoży, to widzimy się w następnym odcinku. Też z maszyny oczywiście, ewentualnie z jakiejś innej produkcji, może niespodzianki, ale to czeka na pewno modyfikację pewnej gry. Nie chodzi o gry SC Software, tylko chodzi o inną grę. Jeśli ta modyfikacja się w miarę szybko ukaże, to nie omieszkam nagrać odcinka z tej właśnie produkcji. Także dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.